Dzień dobry serdecznie. Witam na kolejnym spotkaniu wraz z kliniką.pl. Jest to miesiąc, w którym poświęcamy temat labioplastyki, czyli plastyki warg sromowych mniejszych. Pozwolę się przedstawić. Moje nazwisko Dawid Serafin. Jestem ginekologiem położnikiem. Od ponad 10 lat specjalizuję się w ginekologii estetycznej. Jestem członkiem międzynarodowych towarzystw, takich jak Europejskie Towarzystwo Ginekologii Estetycznej. Jestem honorowym członkiem Hiszpańskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej. Również jestem członkiem Brazylijskiej Szkoły Laseroterapii. Brałem udział w wielu konferencjach zagranicznych jako wykładowca, między innymi w Stanach Zjednoczonych, gdzie odbywa się najbardziej prestiżowy kongres, Światowy Kongres Ginekologii Plastycznej. Stany Zjednoczone w ogóle są Mekką, tam zrodziła się ginekologia plastyczna i dlatego dla nas wszystkich ginekologów plastycznych tamto miejsce jest najbardziej istotne. Dość mówienia o sobie, czas pomówić o tym, o czym powinniśmy dzisiaj rozmawiać, czyli o labioplastyce, czyli o plastyce warg sromowych mniejszych. W dniu dzisiejszym będę chciał Państwu powiedzieć, co to jest labioplastyka, dla kogo jest labioplastyka, dla kogo ten zabieg jest dedykowany, jak wygląda prawidłowo wykonany zabieg plastyki warg sromowych mniejszych, kto powinien rozważyć taki zabieg, jakie dolegliwości kobieta może odczuwać, co może jakby wskazywać na konieczność wykonania tego zabiegu. No i przede wszystkim to, co jest tematem dzisiejszego spotkania, czyli czym kierować się w wyborze ośrodka, w którym będziemy wykonywać taki zabieg oraz jakie techniki operacyjne są możliwe, aby wykonać właśnie ten zabieg. Labioplastyka, czyli plastyka warg sromowych mniejszych, jest to zabieg operacyjny, który polega na zmianie budowy anatomicznej warg sromowych mniejszych i bardzo często na pletkałych taczki. Przerost warg sromowych mniejszych to wada wrodzona, która niestety towarzyszy wielu kobietom i jest to takie schorzenie, jest to taka odmienność anatomiczna, która niestety, ale bardzo mocno uprzykrza życia wielu kobietom. Bardzo często w gabinecie konsultacyjnym, gdzie zgłaszają się do mnie pacjentki, słyszę, że trudno jest jeździć na rowerze, bo przejechanie kilku kilometrów powoduje po prostu ból, pieczenie. Każde kolejne dni wiążą się z tym, że jest konieczność wykonywania zabiegów higieny, przemywania miejsc obtarć, no, co jest niestety bardzo uciążliwe. Bardzo często kobiety zgłaszają taki problem, że jest to również krępujący dylemat, ponieważ w momentach intymnych, w momentach zbliżeń jest to część ciała, która jest niezwykle ważna dla kobiety w trakcie współżycia, jest dość krępująca, kiedy dochodzi do tego, że w trakcie współżycia jest konieczność na przykład poprawiania samej siebie, bo współżycie po prostu nie jest możliwe lub też jest bolesne. Ale takie prozaiczne czynności, jak noszenie obcisłych dżinsów czy obcisłych spodni, jakichkolwiek, noszenie obcisłej bielizny, szczególnie koronkowej, jest po prostu bolesne i wiele kobiet musi z tego zrezygnować, bo to po prostu boli. Jak prawidłowo wykonać taki zabieg? Zabieg plastyki warg sromowych mniejszych nie ma jak gdyby wzorca ani dokładnej recepty na to, jak wykonać ten zabieg. Zabieg musi być wykonany przede wszystkim w oparciu o to, czego pacjentka oczekuje po zabiegu. Jest kilka założeń, które trzeba brać pod uwagę. Musi brać pod uwagę ginekolog plastyk, który będzie wykonywał taki zabieg. A mianowicie, jak wygląda okolica operowana, jak wygląda na pletekłych taczki, jak bardzo przerosłe są wargi sromowe mniejsze, czy dochodzi do asymetrii obu warg, jak wygląda na pletekłych taczki, czy on również jest asymetryczny i przerosły, jaka jest długość na pletekłych taczki. Te wszystkie aspekty są niezwykle istotne, jeśli chodzi o opis i przedstawienie
formy terapii. Techniki operacyjne, które do dyspozycji lekarza są na świecie opracowane, jest ich bardzo wiele, ale o tym będę mówił za chwilkę. Natomiast wcześniej chciałbym mówić o tym, czym kierować się w wyborze właściwego ośrodka. Jak Państwo zapewne wiedzą, ośrodków, które wykonują zabiegi plastyczne warg sejmowych mniejszych, napletkałych taczki, w ogóle zajmujące się ginekologią estetyczną, ginekologią plastyczną, jest bardzo dużo. Jest wielu świetnych operatorów, którzy w sposób fenomenalny wykonują takie zabiegi i faktycznie każda kobieta, która zaczyna szukać i przegląda fora internetowe, dopytuje się wśród koleżanek, może mieć mały zawrót głowy, gdzie tak naprawdę się udać. W mojej ocenie konsultacja ginekologiczna, która powinna prowadzić do zabiegu, powinna być przeprowadzona w sposób właściwy. A co to oznacza? Powinien być zebrany wywiad, pacjentka powinna być zbadana oraz powinno się omówić, to co ja na każdej konsultacji wykonuję, omawiam z pacjentką, jak wygląda przerost, jaki jest charakter przerostu, czego będzie dotyczyć operacja i tak naprawdę opisuję zakres całej operacji. Bardzo często, kiedy pacjentki trafiają do mnie właśnie na konsultację, mówią: panie doktorze, borykam się z przerostem warg sejmowych mniejszych i chciałabym poddać się zabiegowi operacyjnemu. I ja, badając pacjentkę, oceniając, jak wygląda charakter przerostu, niezwykle często, właściwie prawie zawsze, przerostowi warg sejmowych mniejszych towarzyszy przerost napletkałych taczki. I opisując sam zabieg operacyjny, jak będzie wyglądał, często również opisuje, dlaczego również konieczna jest korekta napletkałych taczki. Nie wszystkie techniki operacyjne są tak skonstruowane, w których napletek łechtaczki również można prawidłowo korygować, ale o tym będę mówił chyba w ostatniej części. Natomiast jeżeli chodzi o samą operację, bardzo ważne jest, aby dobrać właściwą technikę operacyjną. Techniki operacyjne, które zostały opracowane i opisane w literaturze od wielu, wielu lat, są dopracowywane. Pierwszą z technik operacyjnych, która została opisana, jest to technika tak zwana TRIM, czyli Edge Resection, potocznie mówiąc amputację. Polega ona na wykonaniu prostego cięcia od wysokości górnego wędzidełka warg sejmowych mniejszych, czyli tuż przy łechtaczce. Prowadzi się proste cięcie w kierunku dolnego, tylnego spoidła warg sejmowych mniejszych. I takie proste cięcie polega na przecięciu i od usunięciu nadmiaru tkanki na całej długości. Taki zabieg można wykonać w każdej formie znieczulenia, zarówno znieczuleniu ogólnym, znieczuleniu krótkim, dożylnym tak zwanym, oraz znieczuleniu miejscowym. Ja preferuję znieczulenia miejscowe i do tej pory wszystkie operacje, które wykonałem w znieczuleniu miejscowym, chyba że na wyraźne życzenie pacjenta wykonujemy również takie zabiegi w znieczuleniu ogólnym, bo ktoś może czuć po prostu komfort, większy komfort, śpiąc w trakcie operacji. Natomiast należy dodać, że znieczulenie ogólne ma pewne minusy wynikające z samego znieczulenia, które jest dużo bardziej obciążające dla pacjenta, oraz zdolność opieki nad własnym ciałem, właściwej higieny w dniu operacyjnym może być mocno upośledzona, ponieważ samo znieczulenie ogólne bardzo mocno wpływa na naszą kondycję w dniu samego znieczulenia i operacji, a znieczulenie miejscowe pozwala właściwie w pełni świadomie i aktywnie dbać o miejsce, korzystać z toalety w dniu operacyjnym, gdzie ten dzień dla pacjentek jest najtrudniejszy. Wracając do techniki operacyjnej TRIM, jest to technika, która, jak już wcześniej mówiłem, polega na odcięciu całej warstwy, wszystkich warstw wargi sejmowej mniejszej, zarówno blaszki zewnętrznej, wewnętrznej, jak i tkanki, która jest pośrodkowa. I w miejscu odcięcia operator powinien założyć szwy. Założone szwy powodują, że w miejscu przecięcia powstaje blizna.
I ta blizna wytwarza, gojąc się w procesie gojenia, tworzy nowy brzeg wargi sromowej, mniejszy. Ja nie jestem zwolennikiem tej techniki operacyjnej i nie wykonuję z kilku powodów. Jest to na pewno technika bardzo prosta, bo polega po prostu na odcięciu wargi. Natomiast w tej technice bardzo trudno jest manipulować prawidłowymi proporcjami pomiędzy napędkiem łechtaczki a wargą sromową mniejszą. Poza tym, jak wielu światowych ekspertów, w tym również i ja, uważamy, co literatura potwierdza, jednym z powikłań techniki amputacji jest przeczulica blizny pooperacyjnej, czyli w miejscu, gdzie dochodzi do odcięcia, wyobraźmy sobie, że to jest warga sromowa, z tej strony będzie łatwiej, warga sromowa mniejsza, gdzie ta część jest częścią, która w ocenie pacjentki jest naddatkiem, nadmiarem. Więc technika TRIM polega na odcięciu tego fragmentu i w miejscu odcięcia, czyli tutaj, powstaje nowy brzeg wargi. I niestety u części pacjentek właśnie w brzegu wargi po odcięciu powstaje przeczulica. To może dawać uczucie drażnienia, nawet bólu w kontakcie z bielizną, z obcisłymi spodniami. Z czasem ta przeczulica może ulec znacznej redukcji lub całkowicie cofnąć się. Dodatkowym minusem techniki amputacji jest to, iż jeśli warga sromowa mniejsza na całej swojej długości jest za długa, czyli w tym wymiarze jest za długa, napletek łechtaczki jest za długi, to powoduje, że my odcinając wargę nie jesteśmy w stanie w żaden sposób korygować długością napletka łechtaczki. Pozwala ona podczęściowo usunąć naddatek, natomiast nie ma możliwości w pełnej korekty długości oraz przylegania napletka do ciała tak, aby chowała się pomiędzy wargami większymi. Ta technika operacyjna została opisana przez wielu autorów, wielokrotnie powtarzana i jest bardzo dobrze znana. Jest techniką prostą i często wybierana przez lekarzy, którzy rozpoczynają swoją pracę w zakresie ginekologii estetycznej. Kolejną techniką operacyjną jest technika klinowa. Technika klinowa ma kilka odmian swojego sposobu cięcia, bo technika klinowa polega na tym, że mając do dyspozycji przerost wargi, wycinany jest klin. Ten klin jest wycinany bądź też po środku, bądź też u spodu. Taki klin, jeżeli on zostanie usunięty i zostaje warga z usuniętym klinem, ponownie jest zeszywany. I taki sposób cięcia powoduje, że technika operacyjna została wykonana techniką klinową środkową, czyli wycinamy ze środka wargi trójkątny kształt i jest ona zeszywana. Jakie są minusy takiej techniki operacyjnej? Taka technika operacyjna pozostawia poprzeczną bliznę, czyli warga sromowa mniejsza, tu jest podstawa wargi, tu jest brzeg wargi, natomiast poprzecznie powstaje blizna. U niektórych pacjentek ta blizna ulega redukcji, powodując, że jest praktycznie niewidoczna. Natomiast w mojej ocenie ta technika operacyjna pozostawia na tyle widoczną bliznę, że uważam, że nie do końca może spełniać oczekiwania estetyczne pacjentów. Co więcej, bardzo często warga sromowa mniejsza na całej swojej długości brzegu ma różny kształt, czyli brzeg wargi tutaj ma troszkę inny kolor, poniżej często jest ciemniejszy lub też grubszy i wycinając fragment ze środka powodujemy, że zbliżamy do siebie fragmenty wargi, które mają zupełnie inną strukturę i w miejscu łączenia może dojść do dysproporcji, czyli może być widoczne miejsce łączenia, czego często pacjentki po prostu nie chcą. Technika ta dodatkowo niestety wiąże się z pewnym ryzykiem rozejść, ponieważ wycinając tkankę ze środka i zszywając ją ponownie, tworzymy tutaj dość spore napięcie i to napięcie niestety u niektórych pacjentek ulega rozejściu,
I to nazywamy rozejściem blizny pooperacyjnej. Jest to bardzo często opisywane w literaturze powikłanie, natomiast nie tak częste jak w technice klinowej tylnej. Technika klinowa tylna chyba zrobiła pewną rewolucję w ginekologii plastycznej, która została opisana. Polega ona na tym, że warga sromowa mniejsza po wycięciu trójkątnego fragmentu tkanki o trójkątnym kształcie powodujemy, że przeszczep wargi, warga, która pozostaje u góry, jest doszywana do ciała. Cięcie polega na usunięciu całego fragmentu tkanki i doszyciu. Tutaj, jak Państwo widzą, ruch tkanki jest tak duży, że powoduje często bardzo duże napięcie. I w technice klinowej tylnej literatura podaje, że może dochodzić również nawet do 20-26% powikłań w postaci rozejścia. Dlatego ta technika operacyjna w mojej ocenie jest bardzo dobrą techniką, natomiast powinna być zarezerwowana tylko dla bardzo wąskiej grupy pacjentów, u których taka technika może być zastosowana. I zapewne zastanawiacie się teraz, czy ja jako pacjentka, borykając się z problemem przerostu warg sromowych mniejszych, nadaje się albo powinna być zakwalifikowana do tej techniki. Zapewne dla Was, drogie Panie, ta odpowiedź jest trudna do odnalezienia. Na to pytanie właśnie powinien odpowiedzieć lekarz, do którego się udajecie, bo on, mając wiedzę i umiejętność wykonywania operacji wszystkimi technikami operacyjnymi, powinien odpowiedzieć, czy taka technika u Pani, czy u tej pacjentki powinna zostać zaproponowana. Technika, która również ma zastosowanie, jest to technika, która nazywa się techniką deepitalizacji. Profesor Ostrzeński słusznie zauważył, rozmawiając z nim, że nie jest to deepitalizacja, tylko delaminacja, ponieważ warga nie jest budowana z naskórka, tylko ze skóry, tylko ona ma troszkę inną strukturę i polega ona na tym, jak gdybyśmy ściągnęli warstwę skóry z jednej i z drugiej strony wargi i zeszyli ze sobą te fragmenty, powodujemy pozornie mniejszą wargę. Ta technika operacyjna również ma bardzo wąskie zastosowanie i tylko u niektórych pacjentek może być zastosowany, bo może w konsekwencji powodować fałdowanie wargi i dać efekt dość pomarszczonego brzegu wargi. W takim razie, co robić, aby wybrać właściwą technikę operacyjną? Drogie Panie, na pewno Panie nie wybiorą, ani nikt, kto chce być skonsultowany, aby mieć wykonany ten zabieg, nie może sam zdecydować, że chce być operowany taką czy taką techniką operacyjną, tylko ta technika operacyjna musi być wybrana przez lekarza. A zapewne pojawia się pytanie, jaką techniką operacyjną ja operuję. Ja ponad 5 lat temu w trakcie kongresu Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej w Madrycie zaprezentowałem po raz pierwszy na świecie swoją technikę operacyjną, która nazywa się technika D-Wedge, czyli inaczej deklinowa. Jest to technika, nad którą można powiedzieć opracowywałem przez wcześniejsze 5 lat, więc można powiedzieć, że w zastosowaniu już jest prawie 10 lat. Ta technika operacyjna jest o tyle korzystna, iż pozwala w bardzo prosty i łatwy sposób manipulować fragmentem wargi, czyli brzegiem warg, czyli jeżeli mamy do czynienia z brzegiem warg, bo to jest tak naprawdę najistotniejszy element wargi sromowej mniejszy, bo drogie Panie, wargę sromową mniejszą można porównać do palca, tu mamy opuszkę i opuszka jest najbardziej czułym i wrażliwym punktem naszego palca. Jeżeli my go odetniemy, no to nie jesteśmy w stanie wtórnie wytworzyć opuszki palca na pozostałym kikucie palca, bo to unerwienie, ta gęstość unerwienia odpowiada właśnie za tą niezwykłą wrażliwość tego fragmentu naszego palca. Tak samo z wargą sromową mniejszą, największa czułość i sensoryczność wargi jest zlokalizowana w jego brzegu. Po usunięciu brzegu wargi ten brzeg jest po prostu wytworzony jedynie poprzez bliznę. Technika, którą opracowałem, technika deklinowa,
pozwala właśnie zachować naturalny brzeg, co jest najistotniejsze, i również przeszczepić go w dół. Natomiast ta technika pozwala w taki sposób manipulować tkanką, że eliminuje ryzyko rozejścia i eliminuje ryzyko martwicy koniuszka, czyli tego fragmentu, który jest przeszczepiany na sam dół, ponieważ polega na wszczepianiu tkanki większego obszaru z dużo większym unaczynieniem, z pozostawieniem prawidłowego unerwienia wargi w podstawę wargi. Co więcej, najistotniejsze tak naprawdę, drogie panie, w operacjach plastycznych, warg sromowych mniejszych nie jest rozmiar, ale tak naprawdę najistotniejszy jest kształt, który powstaje finalnie po operacji, bo nie chodzi o to, żeby wargi były mniejsze, ale chodzi o to, aby cała okolica wyglądała w taki sposób naturalnie i proporcjonalnie, aby dawała efekt w 100% zadowalający, więc redukcja wargi jest tylko jednym z elementów. I to właśnie technika, którą opracowałem, technika D-Wedge, pozwala również manipulować długością napletka, manipulować wielkością napletka, czyli redukować jego przerost, bo istotnym jest, aby po operacji prawidłowe proporcje pomiędzy długością napletka a wargami zostały zachowane. I tutaj muszę powiedzieć coś, co dla mnie jest olbrzymim wyróżnieniem, jako pierwszy Polak, i chyba najmłodszy w Europie. W 2019 otrzymałem, to sobie przygotowałem, żeby Państwu pokazać taką nagrodę. Ta nagroda jest nagrodą za najlepszy efekt estetyczny, który otrzymałem właśnie w Miami, w Stanach Zjednoczonych, w trakcie Światowego Kongresu Ginekologii Estetycznej, było w 2019 roku. I operację, którą ja wykonałem, a komisja oceniała zapewne kilkadziesiąt albo może i więcej przypadków operacji przed, po, lekarzy z całego świata, którzy przesuwali swoje przypadki, i ja zostałem wyróżniony właśnie tą nagrodą za najlepszy efekt estetyczny, i ta operacja została właśnie wykonana techniką D-Wedge. Na samym końcu jeszcze chciałbym poruszyć istotną kwestię, o której wiele pacjentek pyta, o labioplastykę techniką laserową. Technika laserowa nie jest techniką samą w sobie, techniką operacyjną, lecz techniką cięcia. Ja faktycznie wykonuję zabiegi z użyciem lasera CO2 i ja jestem, można powiedzieć, zakochany w tej maszynie, bo jest fenomenalna, jeśli chodzi o finalne efekty estetyczne. Zabieg operacyjny można wykonać zarówno standardowo skalpelem, można wykonać nożem radiofrekwencyjnym, czyli tak zwanym nożem RF oraz laserem. Ja właściwie od początku operuję przy pomocy lasera. W pewnym momencie, kiedy do dyspozycji miałem również nóż radiofrekwencyjny, postanowiłem operować nożem radiofrekwencyjnym, aby mieć wiedzę i porównanie jednej i drugiej maszyny. Po kilku latach zrezygnowałem z tej formy cięcia i powróciłem do techniki laserowej z bardzo prostej przyczyny. Technika laserowa jest jedyną techniką, która pozwala ciąć bez kontaktu ze skórą, co ma fenomenalne nie tylko zdolności do precyzyjnego cięcia. Laser tnąc jednocześnie koaguluje. Ja zauważyłem, że gojenie po technikach, techniką laserową czy techniką cięcia laserowego jest dużo lepsze, pacjentka dużo szybciej się goi, i muszę przyznać, że niejednokrotnie miałem taką sytuację, że pacjentka, która trafiała do mnie do gabinetu na konsultację ginekologiczną po pewnym czasie, którą wcześniej operowałem z powodu labioplasty, z powodu przerostu warg sromowych mniejszych, na normalną konsultację, taką typowo ginekologiczną, i pacjentka czasami zadaje mi takie pytanie, to zdarzyło mi się chyba 2 czy 3 razy, pytając, czy ja nie poznaję. Ja mówię, oczywiście poznaję, no przecież byliśmy, konsultowaliśmy się wielokrotnie, ale mówię, panie doktorze, no ale przecież pan mnie operował. Ja wtedy dopiero się orientuję, że faktycznie no, u tej pacjentki wykonywaliśmy zabieg plastyczny, bo sam po prostu nie byłem w stanie zauważyć, ale oczywiście przyglądając się bardzo, bardzo wnikliwie gdzieś tam te ślady swojej ingerencji byłem w stanie zauważyć.
Mam nadzieję, że dzisiejszym webinarem udało mi się w jakiś sposób przedstawić problem plastiki warg chromowych mniejszych. Oczywiście ja Państwu nie powiem, którego lekarza wybrać, bo tak jak wspomniałem na samym początku, tych lekarzy w naszym kraju jest bardzo wielu. Muszę nawet pochwalić się, my jako naród, czyli my ginekolodzy plastycy, stanowimy pewien wiodący trend w światowej ginekologii estetycznej i każdy kongres ginekologii estetycznej zawsze Polacy są zapraszani i mają swój wykład. Ja również na każdym kongresie prezentuję różnego rodzaju przypadki, czy przypadki pacjentek, które zgłosiły się do mnie z powodu nieudanych zabiegów, albo właściwie zabiegów, które nie spełniają ich oczekiwań estetycznych i wymagają reoperacji, zabiegów wtórnych, czy też zabiegów, które korygują pewne niekorzystne następstwa operacji, jak właśnie rozejścia, stany poinfekcyjne, ale o tym chciałbym mówić i zaprosić Państwa już za niecały tydzień, bo w środę 28 o godzinie 19 również będziemy mówić o zabiegach rekonstrukcyjnych po tak zwanych nieudanych labioplastykach, po zabiegach, które nie spełniają oczekiwań pacjentek. W tym momencie myślę, że mój, że tak powiem, wykład chyba zakończę. Przejdziemy już do części bardzo istotnej, a mianowicie pytania, bo to jest bardzo ważny moment, aby móc odnieść się do Waszych zapytań. Pojawia się pierwsze pytanie, na które chciałbym odpowiedzieć. Pani Ewelina pyta, jakie jest ryzyko wystąpienia powikłań po labioplastyce? Bardzo boję się uszkodzeń nerwu. Pani Ewelino, tak jak wcześniej wspomniałem, jeśli chodzi o technikę TRIM, ryzyko powikłań jest w granicach 6-10% w zależności od literatury. Technika tylnego klinowego wycięcia, nawet literatura podaje ryzyko powikłań do 26%, oczywiście biorąc pod uwagę wszystkie powikłania. Technika DWESH deklinowa z mojej 10-letniej obserwacji i pracy, którą przygotowuję, ryzyko powikłań udało mi się osiągnąć poniżej 2%. Najczęściej to, co można obserwować, to powikłania, które może nie są tak bardzo przerażające. Może zdarzyć się niewielkie krwawienie pooperacyjne, które często poprzez zwykły ucisk da się zahamować. Czasami u pacjentek zdarza się infekcja. Natomiast w naszych ośrodkach, ja zarówno pracuję w Gliwicach, gdzie mam swój ośrodek, Serafin Clinic, oraz pracuję w Warszawie, gdzie jestem częścią zespołu doktora Szczyta Harapnowicza, gdzie również mam okazję operować. Opracowaliśmy wraz z jednym i z drugim zespołem taki sposób postępowania, że jesteśmy na początkowym etapie jesteśmy w stanie mocno wyeliminować te powikłania, które możemy przewidzieć, więc myślę, że proszę się nie bać, naprawdę to są zabiegi bardzo bezpieczne, powikłania występują niezwykle rzadko. Oczywiście niewielki ból pooperacyjny występuje, ale dobra wiadomość, najczęściej ten ból występuje tylko w dniu operacji, następnego dnia. Często pacjentki już po prostu nie biorą leków. Uszkodzenie nerwu, bo o to też Pani pyta, to jest bardzo ważne pytanie. Prawidłowo wykonując operację, czyli wykonując operację zgodnie z techniką operacyjną, która przewiduje cięcia w odpowiednich miejscach, operator praktycznie nie ma możliwości uszkodzenia nerwu. Faktycznie, kiedy to cięcie jest prowadzone w miejscach, które są już bardzo ryzykowne, ja niestety miałem taką okazję kilkukrotnie konsultować pacjentki, które trafiły do mnie do kliniki z jakąś formą patologii neurologicznej wynikającej pooperacyjnej. Natomiast często jest tak, że ten ból, który gdzieś pojawia się, często pacjentki obawiają się, że jest to uszkodzenie nerwu, natomiast nie, tak się nie dzieje. Ja muszę z ręką na sercu przyznać, że na szczęście do tej pory każda pacjentka, która opuściła mój gabinet, gdzie operowaliśmy, czyli wykonywaliśmy labioplastykę po raz pierwszy,
czyli wyniku przerostu, nie doświadczyła takiego uszkodzenia i cieszę się z tego, bo przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentów jest najważniejsze. Poprosimy o kolejne pytanie. Pani Iza pyta, chciałabym delikatnie zmienić kształt warg sromowych na mniej pofałdowany. Czy uda się to zrobić za pomocą lasera? Pani Izo, i tutaj jest bardzo dobre pytanie, bo to pytanie bardzo często pada w moim gabinecie. Mówię, panie doktorze, mam niewielki przerost i chciałabym tylko w niewielki sposób poprawić kształt moich warg. Natomiast oceniając problem, tak naprawdę, aby osiągnąć to, czego pacjentka oczekuje, zakres operacji musi być dużo większy, bo poprawiając w niewielki sposób pofałdowane wargi sromowe mniejsze, to możemy spowodować dysproporcję naplotkowo-wargową. Obkurczanie warg sromowych mniejszych laserem jest to dopuszczalna metoda, natomiast nie jesteśmy w stanie, drogie panie, nigdy zredukować wielkości wargi w taki sposób, aby była zauważalna istotnie różnica, tylko działając samym laserem, który działa na tkankę obkurczającą. Bardzo często niestety, ale konieczny jest zabieg operacyjny. Poproszę kolejne pytanie. Pani Martyna pyta, jak długo trwa rekonwalescencja po zabiegu metodą TRIM? Na pewno metoda TRIM poprzez to, że jest metodą bardzo prostą, bo polega na prostym odcięciu wargi, jest po takiej technice operacyjnej na pewno rekonwalescencja jest szybsza. Natomiast czy jest szybsza w stosunku do innych technik? U danej pacjentki na pewno, natomiast tak to nie do końca wygląda, bo ja operując swoją techniką, która jest dość zaawansowana, ale wykonując zabieg taką techniką operacyjną, mogę cieszyć się bardzo korzystnymi efektami estetycznymi. I jedna pacjentka trafia na konsultację 2-3 dni po operacji, ubrana normalnie, w zupełnie normalnej odzieży, często w szpilkach, i ktoś patrząc z zewnątrz nawet nie jest w stanie zauważyć, że ta osoba miała 2 dni temu operację. A są takie panie, które mają problemy z chodzeniem te 2-3 dni, ponieważ przeszkadza obrzęk, przeszkadza tkliwość, przeszkadzają szwy, więc rekonwalescencja jest bardzo zmienna. Odniosę się do wszystkich technik operacji, w ogóle operacji w tym miejscu. Na pewno przez pierwsze 4 dni okresu rekonwalescencji pacjentka nie powinna współżyć, nie powinna uprawiać sportów, nie powinna ćwiczyć, ponieważ ta okolica wymaga bardzo długiego okresu gojenia. Nawet do pół roku, do 12 miesięcy oceniany jest, iż efekt estetyczny można dopiero oceniać po takim okresie. Poproszę kolejne pytanie. Pani Joanna, z powodu znacznej asymetrii warg sromowych mniejszych chciałabym poddać się labioplastyce. Która metoda będzie najlepsza w takim przypadku? Tak jak mówiłem wcześniej, na pewno jeżeli jest to asymetria, nie proponowałbym techniki amputacji, ponieważ jeżeli jedna warga jest krótsza, a druga jest dłuższa, czyli patrząc z tej strony, i my amputujemy wargę dłuższą do długości wargi krótszej, to możemy być prawie pewni, że zarówno jedna, jak i druga warga po operacji będzie mieć inny kształt brzegu, ponieważ ta mniejsza będzie mieć kształt naturalny, a ta większa będzie mieć kształt zupełnie inny, zupełnie inną kolorystykę, inną strukturę, bo będzie tam po prostu blizna, która z czasem wytworzy nowy brzeg. Ja mimo asymetrii, właściwie bardzo często przy asymetrii, również proponuję pacjentkom technikę D-Wedge, którą praktycznie większość pacjentek operuje, właściwie można powiedzieć wszystkie, ponieważ jest to technika na tyle dopasowująca się do pacjentki, że każdy charakter przerostu tą techniką można zaoperować. I mimo asymetrii ja zawsze proponuję to, aby taką technikę zastosować, aby starać się zachować naturalne brzegi warg, bo to jest niezwykle istotne dla pacjentki, dla prawidłowej fizjologii i do tego, aby finalnie efekt wyszedł jak najbardziej naturalny. Poproszę kolejne pytanie.
Pani Magdalena pyta, czy istnieje ryzyko, że seks po labioplastyce będzie mniej satysfakcjonujący, będę odczuwać mniejszą przyjemność? Wręcz odwrotnie. Bardzo często po zabiegach plastycznych pacjentki mówią, że seks jest dużo bardziej przyjemny z wielu aspektów. Technika dobrana właściwie, która również moduluje często proporcje napletkowo-wargowe, która powoduje, że napletek łechtaczki jest umiejscowiony we właściwym miejscu, kiedy on jest prawidłowo opięty wokół łechtaczki, powoduje, że łechtaczka jest mniej mobilna w trakcie współżycia, czyli jest ustabilizowana. Jeżeli jest ustabilizowana, partner może w nią częściej trafić, a jeśli trafia częściej, to powoduje, że odczucie przyjemności w trakcie współżycia jest większe, co powoduje, że często pacjenci mówią, panie doktorze, no naprawdę jestem zadowolona bardzo z efektu, ale nie przypuszczałam, że będzie miało to również wpływ na to, iż mój seks będzie jeszcze lepszy, będzie warto się cieszyć. Kolejne pytanie. Pani Klara pyta, kiedy mogę uprawiać stosunek z partnerem po zabiegu? 4 tygodnie po operacji miałem taką jedną, miałem taką pacjentkę, która była bardzo niepokorna i rozpoczęła współżycie wcześniej, no, z różnych przyczyn i doszło niestety, ale do rozdarcia miejsca szycia. Z tego głównie powodu, iż mimo iż po tygodniu tak naprawdę tkanka wygląda na zarośniętą, to ta tkanka jest jeszcze bardzo delikatna i musimy odczekać te 4 tygodnie, aby rozpocząć współżycie. Proszę, kolejne pytanie. Pani Monika pyta, czy zabieg wykonuje się lub można wykonać w znieczuleniu ogólnym? Tak jak dzisiaj już mówiłem, tak, można wykonać w znieczuleniu ogólnym. Takie zabiegi również dla pacjentki są dostępne, bo dla niektórych pań może jest to bardziej komfortowe. Proszę, kolejne pytanie. Pani Kamila pyta, czy poddanie się zabiegowi jest przeciwwskazaniem do kolejnej ciąży? Absolutnie nie. Ja operując młode osoby, 20, 20 kilkuletnie, 18-letnie, to są osoby, które jeszcze nie były w ciąży i sama ciąża nie wpływa na uzyskany efekt estetyczny, sama ciąża nie wpływa na to, w jaki sposób wargi somowe mniejsze będą wyglądać, bo one się nie zmieniają. Oczywiście sama ciąża może powodować niewielki wzrost warg w wyniku działania estrogenów, natomiast po połogu to się cofa. Jednak poród naturalny może wpływać nie na kształt warg somowych, ale na kształt anatomii, bo uszkodzenia okołoporodowe, nacięcia krocza mogą w jakiś sposób negatywnie wpływać na kształt, anatomię okolic intymnych. Proszę, kolejne pytanie. Ponownie pani Kamila, jak długo trwa rekonwalescencja, jaki jest koszt zabiegu? Tak jak mówiłem, rekonwalescencja trwa pierwsze 7 dni. Jest to taki okres, kiedy pacjentka bardzo trudno jest wykonywać czynności zawodowe, czyli siedzieć na przykład przy biurku i pisać, bo może odczuwać tkliwość, drażnienie szwów, po usunięciu szwów. Te dolegliwości mijają, natomiast ten okres 4 tygodni trzeba sobie zarezerwować. Jeśli chodzi o takie życie bierne, aktywność podejmujemy po właśnie 4 tygodniach. I koszt zabiegu zależny jest od charakteru przerostu, od tego, w jaki sposób będziemy operować, jak bardzo złożona jest operacja. To jest ustalane w trakcie konsultacji osobistej. Poproszę kolejne pytanie. Pani Joanna, jak długo trwa zabieg i ile trzeba przebywać w klinice? Kilka godzin, czy może cały dzień? Jeżeli chodzi o zabieg operacyjny, to również, tak jak wcześniej, czas zabiegu zależny jest od charakteru przerostu. Najczęściej ta operacja trwa od godziny nawet do 2, 3 godziny, 4 godziny. Czasem trwają operacje wtórne, czyli rekonstrukcyjne, czyli zabiegi, które mają w zamiarze poprawić wygląd bądź też funkcjonalność narządów intymnych, zewnętrznych, narządów płciowych po wykonanej wcześniej labioplastyce. Czy należy pozostać cały dzień? Tak, jeżeli decydujemy się na znieczulenie ogólne. Poproszę kolejne pytanie. Pani Agnieszka, jak wygląda postępowanie po labioplastyce? Trzeba dużo wietrzyć miejsce zabiegowe, czy stosować specjalne płyny do higieny intymnej lub płukanki? Jeżeli chodzi o postępowanie po zabiegu, na pewno bardzo ważna jest higiena. Musimy pamiętać, że miejsce, które jest operowane, ma kontakt z ujściem cewki moczowej, ujściem pochwy, jest bardzo blisko
zakończenia przewodu pokarmowego, czyli odbytu. I we wszystkich tych miejscach, no niestety są duże kolonie różnego rodzaju bakterii, dlatego higiena intymna jest bardzo ważna. Zarówno w Gliwicach, jak i w klinice doktora Szczyta mamy opracowane pewne schematy postępowania i one są dostosowywane do każdego pacjenta indywidualnie tak, aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo oraz przeciwdziałać ewentualnym infekcjom. Kolejne pytanie, proszę. Pani Martyna, czy po zabiegu okolice intymne są opuchnięte albo zaczerwienione? A jak z bólem? Zaraz po zabiegu nie. Obrzęk i zaczerwienienie pojawia się drugiego, trzeciego dnia. Zależnie od pacjentów, u niektórych kobiet ten obrzęk jest większy, u innych jest mniejszy. Na szczęście to w pełni się cofa. Musimy pamiętać, że my nie tylko ingerując w tkankę redukujemy wielkość, ale redukujemy również system żylny, w jaki sposób ingerujemy w układ limfatyczny, który zaburza odpływ chłonki, to również wymaga pewnego czasu, aż te naczynia się na nowo wytworzą, dlatego ten obrzęk również się utrzymuje troszkę dłużej. Natomiast sam obrzęk jest czymś fizjologicznym, bo w miejscu urazu, a operacja jest urazem dla naszego ciała, konieczne jest nagromadzenie różnego rodzaju elementów, które wpływają na proces, korzystnie na proces gojenia. Ból jest zróżnicowany. Dzisiaj operowałem taką pacjentkę, która była przerażona, że będzie ją potwornie boleć, bo gdzieś przeczytała na forum internetowym, że jest przerażający ból. Jak wykonałem znieczulenie miejscowe, pani zapytała, czy to już? No więc tak, już. I stwierdziła, że wenflon bardziej bolał niż znieczulenie miejscowe. A po operacji czasami pacjentki piszą, czy dzwonią, że ten ból jest do zniesienia i czy muszą na przykład brać wszystkie leki przeciwbólowe, bo nie jest aż tak bardzo bolesny. Kolejne pytanie. Pani Beata, czy można wykonać rekonstrukcję warg sromowych mniejszych i łechtaczki u kobiet z liszajem twardzinowym, zanikowym lub z nowotworem złośliwym sromu po operacjach okaleczająco-oszczędzających? Pytanie jest bardzo trudne, znaczy właściwie trudna jest odpowiedź, bo w zależności od tego, gdzie zlokalizowany jest liszaj twardzinowy, czy możemy operować akurat w momencie występowania danej choroby w tym miejscu, na pewno nie, ponieważ liszaj twardzinowy jest chorobą bardzo ciężką, trudną do leczenia i ona mocno zaburza unaczynienie i prawidłowe odżywianie tkanek, więc operowanie takich tkanek, które są słabo unaczynione, no może skończyć się tym, że nie osiągniemy finalnego efektu. Natomiast jeśli chodzi o pacjentki po nowotworze złośliwym sromu, no to jest kwestia indywidualna na pewno. Trzeba ocenić pacjenta, jak wygląda ta zmiana, bo nowotwór złośliwy sromu może mieć obraz niewielkiej brodawki dwucentymetrowej, a może mieć dużo bardziej poważny, dlatego tutaj zawsze trzeba indywidualnie taką możliwość ocenić. Poproszę. Pani Anna, czy chorując na liszaj prosty, przewlekły oraz przerost płaskonabłonkowy, mogłabym poddać się na bioplastykę? Wydaje mi się, że odpowiedź jest podobna jak w poprzednim pytaniu. No, każdy taki przypadek należy oceniać indywidualnie. Poproszę. Pani Lidia, dzień dobry. Dzień dobry. Jak mocno muszą być przerośnięte wargi sromowe większe, żeby można było je skorygować? Czy przerost 1,5 cm nadaje się do korekty? W literaturze podawanych jest kilka klasyfikacji charakteru przerostu i również one poddawane są pewnym typom w zależności od wielkości. Ja nie jestem skłonny, aby oceniać w ten sposób, bo są pacjentki, u których wargi sromowe większe są bardzo pełne, okolica jest tak zbudowana, że nawet 1,5-centymetrowa warga sromowa nie jest wargą przerostu, ale są kobiety, które są drobne, szczupłe, ilość tkanki tłuszczowej jest niewielka, również wargi sromowe większe są bardzo drobne, małe, pozbawione albo bardzo skąpe w tkankę tłuszczową i każdy nadatek śluzówki, każdy nadatek wargi sromowej po prostu jest widoczny. Jeżeli jest taki problem, że warga sromowa stojąc na wprost przed lustrem wychodzi poza obręb warg sromowych większych, to jest to oceniane jako wskazanie do wykonania zabiegu plastycznego warg sromowych mniejszych. Poproszę.
Pani Lidia, ponownie, czy przyjmując HTZ mogę poddać się zabiegowi labioplastyki? Odpowiem krótko i treściwie, tak, poproszę. Ostatnie trzy pytania, w takim razie zaczynamy. Pani Beata, czy po takich zabiegach występuje ryzyko powstania wulwodynii? Każdy zabieg może w konsekwencji spowodować wulwodynię. Oczywiście to nie mogę zaprzeczyć, natomiast ja na szczęście do tej pory nie miałem takiej sytuacji, aby pacjentka po mojej operacji skończyła wulwodynią. To schorzenie jest schorzeniem, które może mieć wiele czynników wpływających na to, dlatego tutaj też trzeba to oceniać indywidualnie, natomiast ja muszę szczerze odpowiedzieć, że do tej pory pacjentka, którą operowałem, nie skarżyła się na objawy takiego schorzenia. Poproszę. To drugie pytanie. Pani Monika, kiedy można najwcześniej wykonać zabieg labioplastykę, jeśli chodzi o osobę niepełnoletnią? Ja operowałem pacjentki, które mają 15 lat, 16, 17. Wszystko zależy od tak naprawdę normalnego funkcjonowania. Była taka fenomenalna pani, która przyjechała do mnie z Rzeszowa wraz ze swoimi dwiema córkami. Jedna miała, z tego co pamiętam, 14 lat, druga miała 17. I obie dziewczyny były poddane zabiegowi plastycznemu, dlatego że po prostu nie mogły funkcjonować, nie mogły ćwiczyć na WF-ie, jakiekolwiek czynności spowodowały im ból, nie mogły jeździć na rowerze, więc nie jest to aspekt, który nie jest to aspekt estetyczny, ale aspekt, który istotnie zaburza normalne funkcjonowanie. I to była bardzo mądra decyzja ze strony tej mamy, bo dziewczynki cieszą się z życia, mogą w pełni aktywnie korzystać. Natomiast czy jest to już moment, aby wykonać taki zabieg? Na pewno warto w pierwszej kolejności się skonsultować, porozmawiać ze swoim lekarzem, czy lekarzem, którego wybierzecie, który ma wykonać taki zabieg, i na pewno odpowiedź padnie, czy to już jest dobry moment, aby wykonać taki zabieg. Poproszę ostatnie pytanie. Pani Roxana, czy można wykonać zabieg labioplastyki w czasie połogu? Nie jest to wskazane, ponieważ wargi sromowe mniejsze mogą być jeszcze istotnie przekrwione, może powodować to utrudnioną operację poprzez zwiększone krwawienie. Wargi sromowe mają troszkę inny kształt ciąży i po ciąży, więc ten okres ja zalecałbym 6 miesięcy po porodzie. Oczywiście połóg kończy się po 6 tygodniach, natomiast ja w mojej ocenie wydaje mi się, że 6 miesięcy po porodzie jest takim okresem bardzo bezpiecznym, kiedy możemy wykonać zabieg. To było już ostatnie pytanie. Bardzo dziękuję za wszystkie pytania. Bardzo dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na wszystkie pytania, które pojawiły się tutaj u mnie na ekranie, również na te, które w trakcie mojego wykładu zrodziły się w głowie i udało mi się wszystkie wątpliwości rozwiać. Zapraszam serdecznie za niecały tydzień. O 19:00 będziemy rozmawiać o tym, czy można wykonać zabieg rekonstrukcyjny po tak zwanej nieudanej labioplastyce. Bardzo dziękuję i życzę spokojnego wieczoru.